Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Wiara rodzi się ze słuchania, tym co słyszymy jest Słowo Boże. Niech to Słowo Boże umacnia Twoją wiarę w zmartwychwstanie. Pomimo różnych oschłości, wątpliwości, które mogą się teraz pojawiać w Twoim sercu, w Twoim życiu. Niech to Słowo Boże pomoże Ci piękniej, głębiej przeżyć tydzień wielkanocny. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje, że Jego zmartwychwstanie jest naprawdę realne. Jest czymś prawdziwym. Może Ty zmagasz się z takimi wątpliwościami. Niech to Słowo Boże usuwa te wątpliwości i pragnę się za Ciebie modlić. Powierzać Ciebie, cały dzisiejszy dzień, Twoją rodzinę, Twoje plany, Twoją pracę, Twoje obowiązki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za tych, którzy dzisiaj są obecni na tej uczcie przed śniadaniem, którzy od samego rana poświęcają czas na Boże Słowo, ale i w późniejszych godzinach, mimo różnych obowiązków, zadań, gonitwy, którzy chcą się zatrzymać nad Bożym Słowem, którzy przychodzą, aby posilić się na tej uczcie przed śniadaniem. Być może dla niektórych jest to uczta przed obiadem, a może przed kolacją, ale dobrze, że jest. Korzystaj z tego. Na ile to możliwe, zachęcam, aby to była uczta od jak najwcześniejszych godzin Twojego dnia, aby Bóg swoją łaską umacniał Ciebie, abyś nie stracił żadnej łaski, abyś nie stracił tego, co Pan Bóg w swojej miłości dla Ciebie przygotował. Panie Jezu Chryste, Ty znasz serca tych osób, które tutaj są obecne. Zabieraj im wątpliwości, dodawaj im łaski mocnej, głębokiej, niezachwianej wiary. Niech ta wiara będzie oparta na skalę, którą jesteś Ty. Niech ta wiara utrzyma się pomimo różnych życiowych burz, trudności, które się pojawiają. Niech cierpienie, które także symbolizują Twoje rany, które sobie zachowałeś po zmartwychwstaniu, niech to cierpienie będzie połączone z Twoją chwałą zmartwychwstania. Niech z Twojego zmartwychwstania płynie moc dla wszystkich, którzy zmagają się z różnymi trudnościami. Oto pragnę się modlić przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Zmartwychwstanie Chrystusa jest czymś realnym. Nie jest jakimś przewidzeniem. Coś mi się przewidziało. Jakiś cień mignął mi przed moimi oczami. Zmartwychwstanie Jezusa nie jest jakąś iluzją. Zmartwychwstanie Jezusa nie jest jakimś zbiorowym doświadczeniem psychicznym, paranormalnym, w takim sensie ludzkich reakcji, ludzkich zachowań. Zmartwychwstanie Jezusa jest cudem Pana Boga, cudem, który jest realny. My świadczymy o tym, co widzieliśmy na własne oczy, co słyszeliśmy na własne uszy, czego dotykały nasze ręce. I moi drodzy, Pan Jezus mówi, że nie jest duchem i im to udowadnia. Dajcie mi coś do jedzenia. Podali mu kawałek pieczonej ryby, zjadł i to z niego nie wylatywało. Jadł tak jak oni, jadł tak jak wcześniej. To ja jestem naprawdę. Zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem historycznym, ale tak wielu to podważa, tak wielu zaprzecza i być może te wątpliwości, które pojawiają się z różnych stron, w internecie, w telewizji, w prasie, w różnych wypowiedziach, komentarzach, może gdzieś podważają Twoją wiarę i zaufanie wobec Pana Jezusa i zaufanie wobec Bożego Słowa. Pamiętaj, że zmartwychwstanie odbyło się naprawdę. Potwierdza to Słowo Boże, potwierdza to całun turyński, potwierdzają to cuda i łaski, których ludzie realnie doświadczają od żywego Chrystusa zmartwychwstałego. Tyle znaków i cudów. Ale moi drodzy, dlaczego tak wielu to odrzuca? I to jest dramat człowieka i dramat Boga, dramat Bożego serca, ponieważ ludzie widzą, a jednak nie chcą uwierzyć. Tak jak faryzeusze, widzieli cuda, znaki, widzieli wskrzeszonego Łazarza, zabili Chrystusa, odrzucili przez zatwardziałość serc. Nie pozwól, aby Twoje serce stało się zatwardziałe. Aby do tego nie doszło, potrzeba modlitwy, potrzeba Bożego Słowa, potrzeba sakramentów, systematycznej spowiedzi świętej, rachunku sumienia, Eucharystii, adoracji, wyciszenia. To wszystko masz na wyciągnięcie ręki. Dlatego korzystaj, a to będzie Cię prowadziło do łaski, z którą przychodzi do Ciebie Pan Jezus. Do łaski wiary coraz głębszej, coraz bardziej żywej, coraz piękniejszej. To będzie Cię prowadziło do spotkania. Spotkania ze zmartwychwstałym, czego Ci życzę. Niech Pan Bóg udzieli Ci swej łaski i niech pomocą do tego będzie kapłańskie błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Cię jutro na ucztę przed śniadaniem. Oczywiście dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam, abyś te adoracje Bożego Słowa, te filmy, te rozważania podsyłał innym, udostępniał u siebie, aby było nas tutaj jak najwięcej. Jeżeli do tej pory się w to może nie angażowałeś, to podeślij. I mam też taką prośbę do Was, właśnie na świadectwo, nie żeby się chwalić w pysze, ale na świadectwo. Napisz w komentarzu, ile osób udało Ci się przyprowadzić na ucztę przed śniadaniem. Może jedna, może dwie, a może dzięki Tobie jest tutaj 10 osób, a może więcej. Pokaż innym, że jest to możliwe. Być może ktoś się zastanawia, a może mi się nie uda. Pokaż, że Tobie się udało. Jeżeli Tobie się udało, to jest szansa dla innych. Że uda się Wam w tej misji apostolstwa Bożego Słowa. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do jutra.